Rozmowa o dziewiątej. Dzień dobry, Marta Czechowska. Gościem rozmowy o dziewiątej jest Robert Kornelawicz, pełnomocnik wojewody lubuskiego do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i kandydat do Rady Miasta z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią redaktor. W jakim tempie rozwija się Zielona Góra, Pana zdaniem? W swoim własnym, charakterystycznym. Ja uważam, że idzie do przodu, ale ten rozwój mógłby być bardziej równomierny, bo są obszary, gdzie miasto fajnie wygląda, ten rozwój jest prawidłowy, ale są rzeczy, które pozostają w tyle. Takim przykładem są nowe osiedla mieszkaniowe w naszym mieście, gdzie obserwujemy boom mieszkaniowy, piękne nowe budynki, ale na przykład ślad za tym nie idą drogi, infrastruktura, usługi, wszystko to, co ma ułatwić życie mieszkańców. Czy ma pan na myśli na przykład Łężyce, bo to jest okręg numer jeden, z którego pan też startuje? Między innymi na przykład, bo to jest taka, jak w Soczewce widzimy to nowe, nasze nowe miasto, ja ja tam też mieszkam i codziennie z okna e, widzę te bolączki, ten korek, który się tam pojawia co rano gdzie ludzie nie mogą dojechać do pracy, to, że jeśli chcemy skorzystać z jakichś niestandardowych usług, mieszkańcy muszą wsiadać w samochód i jechać do centrum miasta, a przecież Czarkowo, przykładowo, to jest już takie małe miasteczka. Docelowo ma tam mieszkać kilkanaście tysięcy osób. Fajnie, że jest to nowe, kolorowe miejsce, gdzie się fajnie mieszka, jest blisko lasu, ale brakuje rzeczy, gdzie miasto powinno zapewnić tym mieszkańcom, którzy tam wybrali swoje miejsce docelowe, żeby żyło się jak najlepiej. Czyli infrastruktura, to pan ma na myśli? Tak. Y to mnie martwi I na, i na przykładzie tego osiedla mogę bardzo dużo powiedzieć. Ścieżki rowerowe przykładowo, które tak często są budowane, o nich się tak wiele mówi, a już na tym osiedlu ścieżka rowerowa jest połączona razem z chodnikiem, jest to bardzo niebezpieczne, bo rowerzyści mkną po tej kostce brukowej jeszcze i tam nierzadko, jeśli nie dochodzi, to bardzo często widzę sytuacje, gdzie jadący 30... Co najmniej 30 km na godzinę rowerzysta mija dziecko czy wózek spacerowy i matkę. To trzeba odseparować. Już pomijam też kwestię bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bo na tych wąskich ulicach nie ma jak skręcić w lewo. Jeśli ktoś chce skręcić do sklepu, to zaraz robi się korek. No, już pominę całkowicie kwestię dróg dojazdowych do domków jednorodzinnych w mieście, bo to jest taka bolączka od wielu, wielu lat niezaspokojona. Pieniądze w mieście są kierowane w inne sektory, może bardziej spektakularne, no a zapomina się o tym, że mieszkańcy nie mogą dojechać do własnych domostw po dziurawych drogach. To wszystko chyba wymaga naprawy i przewartościowania może celów, które trzeba realizować w mieście. No właśnie, bo rozwój Zielonej Góry to tak jak pan powiedział być może nie być może, ale na pewno także rozwój pod kątem inwestycyjnym i tu jak pan to widzi? Czy, czy te inwestycje, czy te zadania, które miasto w tej chwili realizuje to dobry kierunek? No, mamy rok wyborczy, to też ciężko jest ocenić inwestycje merytorycznie, bo no, nie możemy szukać daleko. No, mamy przykładowo basen w Ochli, tak? który został zrealizowany za bardzo duże pieniądze. Są pytania, czy nie można było zrobić transferu tych środków na inne, może mniejsze cele. To jest wszystko decyzja prezydenta miasta, może nie radnych. No ale rok wyborczy nie jest takim miernikiem, bo wiemy, że władza chciałaby zrobić wszystko, żeby przypodobać się wyborcom, a niekoniecznie dać im to, czego potrzebują. Widzimy, uważam, że trzeba naprawić komunikację ogólnie w mieście, trzeba zlikwidować korki. Mamy My jesteśmy niewielkim miastem, a miasto jest zakorkowane. Jeszcze parę lat temu tego nie było. Ten korek, który istnieje na trasie północnej, yy, gdzie Moja mama jedzie do pracy codziennie tam tą drogą i ona tam stoi od pół godziny do godziny, żeby dojechać do Ronda. W... No ale tu obwodnica południowa miała odciążyć ten teren. No okazało się, że jakimś cudem źle obliczono chyba przepustowość tego miejsca. Może ruch się zwiększył. No ale tam ta planowana czy wizualizacja kaskady, którą nawet prezydent nasz aktualnie oferuje, to uważam, że powinno być zrobione w pierwszej kolejności, a nie basen. No ale to kwestia już decyzji, wyborów, co jest ważniejsze dla miasta. A propos kąpieliska H2. Ochla, podoba się panu ta inwestycja? Ja osobiście tam nie byłem, nie potrafię tego ocenić. Uważam, że jest to droga inwestycja i można byłoby zrobić coś innego. Tu słyszymy, że ma powstać stadion też piłkarski na kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Też jestem sceptyczny co do tego, mimo że jestem też właścicielem klubu sportowego i piłka nożna jest mi bliska, ale uważam, że jest wiele potrzebniejszych rzeczy. Ja mam nadzieję, że z tego, z tego kąpieliska w Ochli ludzie będą korzystali, bo jeśli tak się nie stanie, to jednak koszty utrzymania i budowa tego miejsca, a pamiętajmy, że ono będzie otwarte tylko kilka miesięcy w roku. Mam nadzieję, że aż tyle, że się to zwróci mieszkańcom i będą z tego tytułu zadowoleni, ale myślę, że jest wiele, wiele innych potrzeb, gdzie można by transferować te środki. Gościem Radia Zielona Góra jest Robert Kornalewicz, kandydat do Rady Miasta z koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Kończy się już obecna kadencja Rady Miasta, pięcio i długa. Jak pan ją ocenia? Relatywnie dobrze, aczkolwiek zapamiętam ją jako, jako radę, która była wewnętrznie skłócona i te animozje, które się pojawiały na różnych płaszczyznach między radnymi, nie prowadzi do konsensusu i do takiego wspólnego rządzenia. Ja nie oczekuję miłości wśród radnych i przedstawicieli poszczególnych klubów, które powstaną czy powstały, powstawały w Radzie w przyszłości, ale uważam, że trzeba położyć większy nacisk na merytoryczną pracę i współpracę, a nie na przerzucanie się epitetami i zarzutami ad personam pomiędzy poszczególnymi radnymi. Taka jest moja ocena i obraz tej sytuacji. Pana zdaniem te animozje przeszkadzały w realizacji prac rady? Uważam, że tak, bo jeśli zasiadają w radzie ludzie, którzy są tam nie jedną, ale dwie, trzy, cztery kadencje, to gdzieś jednak jeśli się pokłócili w cudzysłowie 10 lat temu, no to to potem rzutuje na tą wspólną pracę. Uważam, że radę trzeba przewietrzyć, prowadzić do rady miasta nowych kandydatów, tak żeby nie byli obciążeni tym bagażem przeszłości i zaczęli współpracę na nowo. Czy Rada Miasta, która kończy tę kadencję, powinna się zebrać jeszcze raz? Mam tu na myśli sprawę pana Piotra Barczaka, no i pismo, które wpłynęło z ochotniczego chówca pracy z Lubuskiej Komendy w sprawie zwolnienia z pracy, a przede wszystkim trzeba o tym pamiętać, że pan Piotr Barczak jest przewodniczącym Rady Miasta i zgoda albo opinia Rady Miasta jest konieczna. Rada Miasta ma obowiązek się spotkać w przepisy. W tym w takim przypadku, jeśli pracodawca zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zwolnienie pracownika z pracy, który jest radnym, a w szczególności w sposób dyscyplinarny, to Rada Miasta ma obowiązek się spotkać i taką zgodę udzielić lub nie. Rada nie ma wyboru w tym zakresie. Tu jest jeszcze szczególny przypadek, ponieważ dyscyplinarne zwolnienie jest możliwe tylko w przeciągu 30 dni, od kiedy pracodawca dowiedział się o podstawie zwolnienia. A więc ten, ten zegar pracodawcy pracodawcy. I Rada o tym wie, ponieważ z tego co wiem w tym wniosku było zawarta prośba o niezwłoczne zwołanie Rady, więc nie realizowanie tego, tej prośby i niezwołanie sesji co najmniej w tym terminie, a w szczególności jak najszybciej, no, narusza interesy tego pracodawcy, no, pamiętajmy, że Rada Miasta jest dla mieszkańców, a nie na odwrót, więc uważam, że ten obowiązek powinien zostać spełniony jeszcze w tej kadencji. Czyli przed 30 kwietnia, kiedy kończy się? Jak najszybciej, Jak najszybciej. O tym wszystkim mówił Robert Kornalewicz, pełnomocnik wojewody lubuskiego do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i kandydat do Rady Miasta z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Za up Rozmowa po dziewiątej.